lot zsynchronizowany zrobimy. Ja dam Tomkowi przejechać się betą. Wow, to zobaczy, jak powinien motocykl chodzić. Co? Tam nawet ładnie było. Ty ładnie miałeś, no. Tak. Weź się przejedź moją, zobaczysz, tylko na koło nie wyrywaj. Zobaczysz, jak powinien ten sprzęgło pracować. Ale ja ci mówię, sprzęgło mam dobrze na pewno. Nie, nie masz dobrze. Wiem, jak... A dobra, no, zobacz. W ogóle jak powinien się zachowywać motocykl? Na biegu masz, możesz odpalić. Też go słychać, FMF-a. Że trochę Tomek będzie musiał zadbać o tego KTM-a. Ciekawe co powie. Gdzie? No powie, beta do dupy. Sprzęgło. Inna pompa, bo u ciebie o wiele lżej chodzi. To dlatego masz taką różnicę. Nie, chodzi mi o to, że masz tylko pasz, takie coś, nie? To blisko siebie. Słuchaj, bo ja ci wytłumaczę, o co chodzi. Ja wiem, że chodzi ci, że... Musisz mieć tu, trzymasz i dwoma palcami operujesz, a zobacz, gdzie tu masz. A ty masz, tak. Aha, o to ci chodzi. No, rozumiesz, o to mi chodzi. A ty musisz mieć tak i że jednym palcem albo dwoma. To dźwignię muszę ciachnąć. No ale musisz się tego uczyć, bo to jest enduro. Ja jednym jeżdżę. No ale, jednym, no nie, to... Tak, bo ja inaczej trzymam. No. Tak. Znaczy, no ale, na końcówce trzymasz. A ty masz trzymać tak. Ale kierownica już mi nie pozwala. Ty masz... Czekaj. Ty masz... Mam inną kierownicę w ogóle. Wypacza. No to wykręć jeszcze, żeby tak ci odstawało i łapało tu gdzieś. Trzyma. No można też tak. No, no to tak musisz sobie zrobić, to wkręcić, wykręcić. Dobra, no czaję, czaję. No, czajesz. Hamulec w ogóle czaję. No tak jak hamulec, żeby ci stało, rozumiesz? Tu masz dobrze, patrz. Masz tak i na jeden palec pyk, no tak, nie? Tak, no. No ja dwa mam, teraz hamulec nie oferuję. No obojętnie, nie? Czy na jeden, czy na dwa? I właśnie o to mi chodziło. Wydech jest różnica. Co? Wydech, bo on inaczej jechał z innym, jak miał odkrołem, wydech inaczej jeździ. No ale wiesz, motocykl nie lata na boki, jak twój. No bo kupona. No bo to ma łożyska z tyłu. No to musisz to zrobić. No właśnie o, to, o tym ci mówię. No, to trzeba trochę gorzej, ale tam i tak jest. Ten wydech muszę zrobić, bo to jest najgorsze, co może być. Koło. Nie no, wydech gorzej, bo mocy mniej ma przez to. Ma. Ale mniej. Ale mniej. No właśnie. I w ogóle gaz inaczej się chodzi, u mnie też. U mnie wszystko inaczej chodzi. U ciebie lżej. Mój lepiej odbija jakby. A wiesz czemu? Bo ja mam dwie linki, ty masz jedną, to też nie różnica. Aha. Inne przepustnice, to te, a to co?
To jest inaczej, ale nie czuć, że ciężej chodzi. A słyszałem, że zamawiałeś inny wydech. Nie, no ty się mnie pytasz już drugi raz. Mówiłem, że nie. Chciałem. Nie, no mówiłeś, jak mówiłeś, że okleina wchodzi i wydech. Nie powiem. Nie? Znaczy, że rozglądam się za wydechem, ale... Co? Ale słuchaj, taki oryginalny też tanio dostaniesz. Ale po co mi drugi? Jak ten tylko watę mogę wymianę. To sensu nie ma. Mówisz, że sobie dasz radę? No ja już watę wymieniałem. No aha, wymieniałem. Tu masz na śrubki, nie? No, tu też. No bo ja już... A, tu też masz na torksy. Ja już w nim watę wymieniałem, bo mi ten... Zobra, tu, pa. Widzisz tu takie obspawane? No. I całe to pękło i olek chyba watą dostał wtedy na torze. Aha. Z rechu. Dostał watą? Na chodce. Na wtoruju byliśmy. Był stolik taki długi. My to lecimy, a olek się do mnie snuł, bo wata nie z wydechu wyleciała cała. Ale ci powiem, że to fluo ta czwórka pasuje. Właśnie mi tak nie pasuje fluo. Nie? No, a ładnie jest. Ale widać przynajmniej, żyją. Nie z dupę, nie oko. No. Co, widzowie już pojechali? No, pojechali. Filip gdzieś tam jeździ na motorze, to napisałem, żeby bił. Kto? No Filip tam ze znajomymi jakimś tam jeździł, widziałem. Aha, to co, może ktoś wbić jeszcze? Napisałem do niego, że przyjedź tam, bo my jesteśmy tu na Unibosie. Aha, aha. To może. A ja właśnie chcę Tomkowi ćwiczenie na enduro pokazać, żeby sobie trenował. Podnoszenie koła i odpuszczanie do belek. Szczerze, na obwodnicy. Aha. Tomek, dwójeczka albo jedynka i zaraz ci pokażę. Na stojąco podnosić koło i opuszczać hamulcem. Tomek nie słucha, co ja mu pokazuję, ale dobra. Się wywali pewnie. Dobra, ja jeszcze pojeżdżę. Tomek tam sprawy załatwia telefonem. Dostałem na łapach od tego wyrywania. Pokazałem, tak masz trenować. Hamulec musisz zrobić tylko tylny, bo na stojąco pamiętaj, żebyś był trochę wychylony do tyłu, podrywasz go i to ci się przyda na belki, na wszystko. Kompresja, koło do góry i pamiętaj, jak będziesz na metr podnosił, to już jesteś kozak. Na metr, nie? No, zacznij sobie od małych i pamiętaj schamować tylnym, no. Stopniowo i do góry. Tak. A czemu ten hamulec ci nie działa? Bo miałem ten, bardzo małe klocki i... Tłoczek wlazł się, tłoczek się... Były już na takiej granicy, że powietrze załapał trochę. Aha. Bo było, wiesz, klocki... No to tylko odpowietrzyć trzeba. Jak i mówię, miałem po strzykawkę jechać. Aha. Bo tu ja lubię ten, bo można inaczej pompować, a ja... Strzykawką najlepiej. Ja też strzykawką robię, no. Szybciej, no. Kupuję się dużą strzykawkę, nalewa tam ileś płynu, potem idę. Ja raz kupiłem i cały czas ją mam, nie? No. Ja kupiłem, a jak motory przyjeżdżają do nas, wiesz, bak, nie wiadomo co jest, ściągamy bak do gaźników, to strzykawkę bierzemy i paliwo nalewamy. Aha. No i tak się strzykawki kończą. Aha. Takie. No tak.
No Tomek, to co? To dzięki i spadam, nie? No, zwijamy. Do następnego. No, może jutro się uda. To zobaczymy. Okej. Co się stało? Przerwa chwilę. Przerwa, a ja. Coraz lepiej już idzie. To co, dobrze ci podpowiedziałem? No, ale ogółem już coraz lepiej. Już ci powiem, że już zaczynam wyczuwać ten punkt równowagi. Wiesz o co chodzi? No. Już zaczynam go czuć. To jeszcze nie. Nie? Nie. Ale ci powiem, że nie. Czuję... Równowagi to będziesz miał dopiero jakby... Kiedy mi chodzi, kiedy przód nie będzie opadał. A. Rozumiem, czyli że masz jeszcze gaz i go podniesiesz. Ale to nie jest równowaga. Nie, nie. Mam tak, kiedy czujesz, jak odpuszczam gaz, że do tyłu leci. Do tyłu? No takie mam wrażenie, takie mam uczucie, jak do tyłu leci. Jak odpuszczasz gaz, to idzie ci na dół. Wiesz, ale powoli tak, nie tak szybko, wiesz, tak szybko zawsze leci. Aha. A teraz inaczej już trochę, że tak wiesz, znaczy czuję, że już łapię ten punkt. A ty patrzysz, jak jedziesz na lagi? Na lagi? No. Patrzę przy ciebie. Jak tak będziesz miał, to będziesz czuł punkt. Nie, że to mam mniej więcej... Tak? Już ci powiem, że już. Już dużo lepiej jest, bo czuję... Chodzi mi o to, że jak wiesz, z delikatnie gazu dodaję, będzie jechał cały czas. Nie będzie opadał przód, że będzie, jak nie będziesz od gazu go pnął. No, rozumiem. Ale cały czas jedziesz z tendencją napędową, ja cię rozumiem, co ty mówisz, nie? Ale jak już równowagę, no to cię przechyla do tyłu i do przodu, no to o, tu, to tak, ale do tyłu. A gdzie obudowę pod silnik zgubiłeś? Co? Obudowę pod silnik zgubiłeś. Nie, mam w domu, tylko zostawiłem czerwone, żebyś ładnie widział, jak na koło stawiam. Takie hajne. Piękny zachód słońca. A my na motocyklach. Kole się fajnie lata. Widzieliście chwilę odpoczynku i już poszło.